Tegoroczne oficjalne rozpoczęcie bolesackiego święta ceramiki odbyło się przed wejściem do ratusza. Tuż przed tym dwójka młodych ludzi ze Złotoryjskiego Teatru Ocelot zaprezentowała etiudę gimnastyczną, symbolizującą wdzięczność wobec wszystkich, którzy z poświęceniem ratują zdrowie i życie chorych na COVID-19. Niekwestionowaną tradycją, którą wypracowywaliśmy przez lata, jest przekazanie tego klucza, klucza z herbem miasta. To jest oczywiście symbol klucza do bram miasta, ale bardziej dowód uznania dla tego, co robi już ponad 30 firm ceramicznych, które pracują i są dumą Bolesławca, są dumą Polski. I klucz do bram miasta został przekazany w ręce starszego bolesackiego bractwa ceramicznego Jarosława Rutyny. Świętujmy wszyscy, cieszmy się tym świętem. Naprawdę wspaniale was widzieć tutaj wszystkich i tu bolesławian i turystów. Także my się cieszymy z tego święta. Cieszcie się i wy. 27. Bolesławieckie Święto Ceramiki uważamy za otwarte. Bolesławieckie Bractwo Ceramiczne postanowiło przekazać osobie, która przyczyniła się do powstania tego bractwa tak naprawdę, tytułu honorowego członka Bractwa Ceramicznego nadajemy Ewie Lijewskiej-Małachowskiej. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele miast partnerskich Bolesławca. Tak zatem oficjalnie rozpoczęło się święto, ale to, co w nim najważniejsze, czyli targi ceramiki i przeróżne działania związane z gliną i ceramiką, trwały już od środy. Rynek w tym czasie kłębił się tysiącami gości, którzy dokonywali zakupów ceramiki wystawianej i przez ceramików spoza Bolesławca, ale przede wszystkim z ziemi bolesławieckiej. Szaleństwo ceramiczne, absolutne szaleństwo. Jesteśmy zaskoczeni po prostu skalą popularności i w ogóle tym, co się zadziało, szczególnie na naszym stoisku. Zwłaszcza po zeszłym roku, w którym wystartowała pandemia, który nie był do końca najlepszy. To wydawało nam się, że ten rok może być podobny, aczkolwiek to, co się zadziało, przerosło nasze oczekiwania. Tradycją święta ceramiki jest też od kilku lat wystawa nowego wzornictwa miejscowych firm. Wskazuje ona na obecne trendy w projektowaniu i kształtów i zdobień ceramiki. Jeżeli chodzi o dekoracje, to kolorystyka to jednak klasyka, głównie kobalt, odcienie niebieskie, odcienie zieleni oraz kolory, które w 2021 roku są kolorami wiodącymi we wzornictwie, czyli kolor szary i kolor żółty. Jak zwykle też niezwykłe wydarzenie wystawiennicze miało w tym roku miejsce w Muzeum Ceramiki. A jego niezwykłość polegała na tym, iż po raz pierwszy udało się zebrać na jednej wystawie produkty wszystkich 30 firm ceramicznych działających na ziemi bolesławieckiej. A wernisaż zgromadził wszystkich przedstawicieli tych firm. Spotykamy się pierwszy raz w tak szerokim gronie, gdzie możemy pokazać tak naprawdę swój dorobek artystyczny z każdej z firm. Do tej pory jakoś nie potrafiliśmy się skupić, zebrać, a pani dyrektor, ja wiem, że jest bardzo ambitna i postanowiła zorganizować tą wspaniałą wystawę, obudziła ducha przeszłości. Ja myślę, że to jest coś wspaniałego, że państwo możecie dzisiaj podziwiać wszystkie firmy, a nie tylko jedną. Wiele działań związanych z gliną i ceramiką odbywało się w kilku miejscach miasta. Te adresowane były przede wszystkim do młodych ludzi, ale też i całych rodzin. Praca w glinie czy ozdabianie biskwitów to najbardziej popularne wśród gości aktywności. Kolejny też raz odbył się Glina Show, performance łączący w sobie działania taneczne z tworzeniem oryginalnych ceramicznych zdobień wprost na ciałach modeli. I kolejny raz doszło w trakcie Glina Show do niespodziewanego wydarzenia, gdy jednej z jej uczestniczek oświadczył się jej partner. Mamy piękne zaręczyny podczas tegorocznego święta. No to co, to w takim razie wybranka już powiedziała co trzeba, to niech teraz chociaż pokaże. Drodzy Państwo, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry! No tak, mi też by się trzęsły, gdyby ten pan się mi oświadczył. Pięknie, tak wygląda pierścionek zaręczynowy, pięknie!
pięknie, brawo! Koncerty w tym roku odbywały się na dwóch scenach. Na placu Piłsudskiego prezentowały się przede wszystkim lokalne zespoły. Jednym z nich byli chłopaki z Ferajny, czyli grupa przyjaciół, muzyków tworzących też na co dzień różne formacje. I nie masz ty mnie, nie wygrasz ty mnie, a może tak. Główna scena mieściła się w tym roku na ośrodku wodno-sportowym. Tam odbyły się główne koncerty. Wystąpiła m.in. Roxana Węgiel, która zgromadziła przede wszystkim młodzieżową widownię. W koncercie Piwnicy pod Baranami krakowscy artyści zaprezentowali przekrój z programów tego literackiego kabaretu z wielu lat jego funkcjonowania. Zwieńczeniem Polsackiego Święta Ceramiki był zaś niedzielny koncert Miejcie Nadzieję, który był hołdem dla personelu medycznego oraz wszystkich ludzi zaangażowanych w walkę z koronawirusem. On nie stoczył się, by tłumaczyć umiał sobie wtedy właśnie, że walczy są tylko te dni, których jeszcze nie zabył.